Okej, witam, z tej strony Karolek95 i zapraszam na kolejną serię z modyfikacji do Amnezji. Tym razem zagramy sobie w Abduction. Seria nazywam Wyprawa po Krochmal, ponieważ dowiedziałem się, że bardzo fajne rzeczy w niej się dzieją. Chociaż jeszcze nie grałem, nawet nie testowałem, także mam nadzieję, że zadziała tutaj bez żadnych problemów. Oczywiście autorem jest Angst, a nagrywa Karolek95. Można się domyślić, można przeczytać. Myślę, że możemy zacząć. Zapraszam do mojej krainy, której to sobie, no, nie postrzelamy niestety, bo nie mamy broni. Może będą bronie. Zobaczymy, zobaczymy. O, fuck, na wejściu, śmiesznie i ciekawie. Nowe zadanie, aha, pewnie zadań. Wy nie będziecie widzieć zadań. Jest kropka, zwykła kropka. Nie wiem, nie pokazuje mi zadań, nie pokazuje mi notatek. Może to i dobrze, sam wam będę tłumaczył. Dobra, ciemny pokójek w dupie. O, latarnia, latarnia. No, może być, dla mnie to jest lampa. Czyli tak, mamy lampę na wejściu. I teraz powinno być łatwiej. Okej, okay, pusta szafka. Pusta szafka i jest klucz. Pięknie. Jakieś książki, łóżko, wyro właściwie. Dobra, niech będzie. Dobra, na razie czysto, żadnych woldziurów nie ma. Okej, okay, kolejna szafka czysta. Tutaj jeszcze mam pianinko. Nie możemy sobie na nim pobrzdękać. Nie możemy, a szkoda. Dobra, czy to wszystko w tym pokoju? Jeszcze próbowałem w ogóle nagrywać modyfikację Exorcism, ale nie spodobała mi się, bo była taka nie dość, że nudna, to taka zwykła, prostolinijna, nic się w niej nie działo. Aha, mam klucz przecież, dobra, otwieramy drzwi. I pierwsze drzwi z dupska otwarte. Halo? 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 Jest tam ktoś? Czysto. Jakieś obrazy. O, drzwi. Dobra, czyli mamy luz na razie. Nic się nie dzieje, zero woldziurów, zero żadnych potworów? Czysto, okej. Okay. Kolejne drzwi. Sala tronowa, znowu obrady kwadratowego stołu. Tutaj coś jest. Kominek! A w kominku możemy napalić w piecu, ale nie mam jeszcze krzesiw żadnych. Pewnie krzesiwych nie będziemy tak często znajdować. Znajdować. Okej, okay, kolejne drzwi. Dobra, czysto. Jeszcze jedne drzwi. Czysto. Czysto. Dobra. Czy możemy wziąć tutaj sobie jakąś notateczkę? Nie ma tu niczego? Nie? Nie ma. O! Zbiłem nogą. Sorry. Będę musiał za to zapłacić później pewnie. Dobra, nic tu nie ma w każdym razie. Jeszcze możemy sobie pianinko otworzyć ładnie. Przesunąć dźwignię. No tak, czyli to są podpowiedzi. Dobra, kolejne drzwi. Jak na razie nudy, nudy, kochani. Fuck! Nie lubię takich miejsc. A! Pewnie fake. O, teraz tam będzie głośno. Nowe zadanie, gówno w tym zadaniu, nic tu nie ma. Peanut butter jelly time. Jeszcze mi leci ta piosenka z poprzedniej serii. Czysto. Nic tu nie ma. Dobra, otwieramy drzwi. Łóżesz ty! Stary! Kto cię tu prosił? Aaaa! No i co? Co muszę zrobić? Widział mnie. Wejdź tu. Co, ślepy zaułek? Na ty kurwa. No i co? No i co? No i co teraz? Fuck you, wyjdź stąd. Nie widzisz mnie. Orzesz, orzesz ty! Dzień dobry! Nie! 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 Idź stąd! Zamknij go! A, nie ma drzwi! A, nie! Fuck you! Beczka! Ratuj beczkę! Aaa! Beczka! Beczka! Kur... Dostał w mózg! Karton! Walcz! Walcz, Daniel! 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 Kurwa! Zabij go! Zabij! Kurwa, nie trafiłem! Nie! Nie, nie, nie! O, jeszcze jeden karton! Jeszcze jeden! Oje, w łeb dostał! Jeszcze jeden w łeb! I kłone! Stoi! Stoi! Fuck! Dobra, zabij mnie, bo widzę, że nic nie funkcjonuje. Dobranoc. O, ta gra mnie stresuje, powiem wam. Chodźmy przy tą SMS-ka. Dobra, wczytywanie mamy. Poziom twojej poczytelności jest bardzo niski, pozostawaj w świetle i spróbuj dokonać jakichś postępów. Dupa. Jakaś melina.
Dobra, wychodzimy. Zamknięte. Gdzie jest klucz? Gdzie jest klucz? W wiadrze. W wiaderku. Nie ma klucza w wiadrze? W wiadrze. Peanut butter jelly time. Nic tu nie ma, kochani, nic tu nie ma. Sobie myślę, że może to jakiś klucz znajdę, nie mam. Nie mam laudanium, czy jak to się tam nazywało. Mocno krwawie. Nie, dobrze. Dobra. Aha, tu jest przecież dziura. Wyjdź, Daniel. Może jakaś inna dziura. O, tu jest dziura. Nie wejdę tutaj, cholera. Może na wiadro muszę stanąć. Stań na tym wiedrze. Dobra, jeszcze przesuniemy sobie łóżko pięknie. Peanut butter jelly time. Czekajcie, bo nie mogę go obrócić. Cholera. Może to Maybelline. Czekajcie, przesuniemy. Jeszcze. Powiedzmy, że jest dobrze przesunięte. O, tu jeszcze coś widziałem, czekajcie. Tu coś mi migło, takie świecące. Nie, chyba mi się zdawało. Dobra. O, jest, wychodzimy. Świetnie. Dobra. Co, najpierw przeszukujemy całe pomieszczenie. Możemy z kościami porzucać. Notatka, pusta notatka. Mhm. Był gdzieś tam w Skandynawii i handlował odbytami. Ale wrócił i czekajcie, daty nie widzę. 25, nie, juni, dziani, albo nie? 5 maj 1820 rok, no to jeszcze czasy wojny secesyjnej i tak dalej. Nie wnikajmy, czym on tam handlował, niepotrzebnie czytałem, bo zepsułem wszystkim niespodziankę. Dobra, coś mamy, krzesiwko, podnieś to krzesiwo, w sumie możemy tu wejść. Okej, wow, dźwięki kapitalne, mogę cię dotknąć? Nie, no pośladka to nie chcę. Nie żartujmy. Nie, bardziej łóżko. Dobra, nic tu nie ma. Okej, okay, tu musi coś być. Nie ma opcji, że tutaj niczego nie ma. Po co by było tyle skrzynek? Kiedyś zbudujemy coś razem, jakąś fajną, jakieś iglo sobie zbudujemy. Będziemy w trochę innej scenerii. Innie zbudowanej plastycznością scenerii. Tam mi się nie podoba, jest trochę straszne. Dobra, co my tu mamy? O, wędzam sobie tułowia. Śmiało. Smacznego życia. Ręka. Cześć, podaj mi rękę. Albo będziemy latać z ręką. Tak, to jest dobry pomysł. Czekajcie, odłożycie rączko na chwilę. To będzie ta nasza rączka z Adamsów. Dobra, krzesiwa. Jest, laudanum. Weźmiemy sobie. Jesteś okazem zdrowia. Dobra, aha, jeszcze musimy ją trochę ostrzyc. Nie są nożyczki, chyba nieważne. Bo jest... Ugh! Dobra, ostrzyżona. Miał tyle włosów brzydkich, że czekajcie, muszę to obrócić jakoś, cholera. Widzę kości. Dobra, odkładam cię na chwilę, wchodzimy tutaj. I o, żeś nie! Się przestraszyłem, głupi stół. Jeszcze widzę nożyk do skalpowania ciał. Mamy co? Igłę, okej, okay, mamy igłę. Okej, okay. Jest ręka. Nie mogę cię wziąć ręką. Muszę cię zostawić. Przepraszam, na stole. Leż sobie, odpoczywaj. Może kiedyś po ciebie wrócę, jak będzie taka okazja. Nie wiem, dokąd te drzwi prowadzą. Niech będzie, że tu wejdziemy. Wczytywanie. I czekamy. Czekamy ciągle, czekamy. 60 FPS-ów. Nic się nie zmienia. Ależ te pościgi, te wybuchy. Dobra, nie mam lampy, super. Dobra, czysto. Żeby zapalić latarnię, musisz ją znaleźć. Przecież ją miałem, aha, Woldziu ją zabrał, no tak. Dobra, zamykaj. Okej, okay. Co tu mamy? Jakieś odważniki, kremy na zmarszczki dla Woldziów. I karton. Witajcie, kartony. Dobry. Dobry, nic tu nie ma. O, jakiś słoik na konserwy. Szklany słój. Przynajmniej chociaż dobrze, że jest podpisane, bym się musiał domyśleć, co to jest. Nikt by się nie domyślił, że to jest słoik. Kolejna notatka. No, tam wtedy był w Skandynawii, teraz pojechał do Szwecji, znaczy był w Norwegii, teraz pojechał do Szwecji. To zostało widać w Skandynawii, nie robi znacznych postępów. I tutaj handluje ludzkimi zwłokami, no to trochę takie złe podejście do życia. Można przecież na przykład na bazarach sprzedawać, nie wiem, owoce, warzywa, po co ludzkie zwłoki. No, tu jest coś o aborcji, jeszcze podpis Gollum. No, widzę tutaj motywy z Władcy Pierścieni, mamy kremy na zmarszczki, weźmiemy ze sobą. Albo... O! Jeszcze na górze mi wiercą sąsiedzi.
istota ludzka nie zna granic. Dobra, jakiś korytarz. Peanut butter jelly time. Dobra, tu drzwi, a tu? Halo, aha, wyjście. Dobra. Tutaj będziemy musieli chyba jakąś bombę skonstruować albo rzucić. Chodzimy dalej. Ciemno, nikogo tu nie ma. O, Stefano się ma. Ale Stefana nie bierzemy, Stefan zostaje. Stefano zostaje. To nie mój pomysł ze Stefanem, to oczywiście tutaj muszę przyznać wyższość innym panom z YouTube'a, na przykład PewDiePie. Czy też inni, którzy właśnie kręcą mody do Amnezji. Bardzo ich serdecznie pozdrawiam oczywiście. Choć dla nich to nie jest ważne, oni tam są... nie są Polacy. Szkoda, bo Polacy są najlepsi w kręceniu let's play'ów. Teraz się podlizałem. Dobra, mamy tutaj jakieś... nie wiem co. Save bodajże. Dobra, zapiszemy sobie grę. Czemu nie? Bo nic się nie zmieniło. Oj, dotknąłem jeszcze raz. Po co? Znowu mleko na twarzy. Mam nadzieję, że to jest mleko. A nie nic innego. Dobra, możemy wracać trochę. Teraz pójdziemy w drugą stronę, żeby zobaczyć. Tu byłem. Tak, tu byłem. Dobra, teraz idziemy tam. Tu mogę wrócić? Mogę pewnie, ale nie wracam. Znowu nam to zajmie jakiś tam okres czasu. Ze drzwi. Dobra, czyściuteńko. Czyściuteńko. Okej. Okay. Rzucamy szafkami. O, tam coś widzę. Tu już coś widziałem z daleka. Oliwa, latarka, a dłuto, sorry, i krzesiwo, i szafa. Już myślałem, że Voldium z niej wyskoczy bez jaj. Może miał wyskoczyć, ale zaraz mi się gdzieś tu pojawi. Czekajcie, to na pewno muszę połączyć. Takie połączenie nic nie da. No nie mam pojęcia. Dłuto, będę musiał coś skrobać pewnie. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma, nikogo tu nie ma. Czysto. Ojojoj, gdzie jestem? Jakieś niemiłe pomieszczenie. Koło, kręć się, kręć! Wrzeciono. Ale nic tu się nie da zrobić. Nic tu nie ma, kurwa, co to za pomieszczenia. Jest młot! Czyli tam będę musiał rozwalać, podejrzewam... o, jeszcze hebel. Zaraz coś oheblujemy. Będę musiał rozwalać tamte kamienie. Prymitywnie, młotem i dłutem. Nic tu nie ma. Teraz tu. O, jest lampa! Znaczy, latarnia. Niech będzie, że latarnia. Dobra, rzucamy heblem. A tu nic nie ma i szkoda. Czy tu coś jest? Piła do kości, to jest fajna piła. Jakby tak rzucić w twarz Voldziowi, nic by się nie stało. To jest pewnie, jak on jest z miedzi, z aluminium, Voldziu. No super. Aha, tutaj muszę to rozwalić. Aha, no to czyli jednak się myliłem. Nie będzie to... Fuck! Coś słyszałem. Mi się zdawało. No kurwa! Fuck you! Dobra. Peanut butter jelly time. Staniemy tu w rogu. Mam nadzieję, że tu nie wejdzie. Niech sobie pójdzie spokojnie. Ja wam opowiem historię Daniela. Daniel jest to spokojny człowiek, który... tak jakby z tej modyfikacji. Który sobie tam żyje na przełomie wieków. Żył i już ma 160 lat. Tak, on ma 160 lat. Jest dziadkiem właściwie. Ma 4 synów, 5 córek. Voldziu do mnie idzie, fuck you. Podejrzewam, że tu wejdzie sobie na spokojnie. Czekajcie, w ogóle z słoiku zupełnie. A on sobie pójdzie, tak? Mam nadzieję. A, nie widzi mnie. Szklany słój z kwasem, jest pełen kwasu. Nie widziałem. Dobra, idzie sobie powoli, widzę. Więc ja też powoli... będę wchodził, chyba że nie pójdzie, poszedł. Peanut butter jelly time, okej. Wiecie, którą to mamy godzinę? Och, jeszcze! Mamy czasu jak... na oliwy do lampy. W którą stronę poszedł? Gdzie jest teraz Voldziu? Powiedz mi. Dobra, tu byłem. Te drzwi byłem. Okej. Po prostu trzeba kwasem wypalić, co? Nie, ale tam się muszę dostać w każdym razie. Podejrzewam, że... nie,
mogę, to tak nie mogę rozwalić? Albo igłą się włamać? Jak Chuck Norris? Nie. Dobra. Będzie. Peanut butter jelly time. Chyba sprawdziłem wszystkie drzwi. Tutaj na pewno wszystko wziąłem. Na pewno seta. Tutaj był tylko kwas w sumie, więc co tu do sprawdzania? Już słyszę jakieś odgłosy. Fuck. Czysto, nikogo tu nie ma. Teraz? Teraz chyba musimy skorzystać z tego tutaj. Nowatorski pomysł, ale nic z tego. Bo z tego? Ja będę musiał jakąś bombę kwasową tutaj zrobić, bo to... Nie wiem, naprawdę nie wiem. Dobra, na razie szukamy. Tutaj by... A, tu jeszcze są drzwi. Słyszałem Woldzia. Fuck. No nie! Ty szmatko. Zasłoń się. Robimy sobie teraz iglo z beczek. Zasłoń się. Hej, bawię, że tu jesteś. Będziemy cicho, to nam nic nie zrobi. Beczka spadła. Fuck you. Dobra, chyba tu idzie. Albo i nie. Idź stąd. Ja coś podniosłem, nie? Zdawał mi się. Ale tu na pewno coś będzie. Fuck. Czy będziesz rozwalał drzwi? Czy też nie? Nie, patrzcie, tam nie ma. Oj. Nie, chyba jednak jesteś. Nie wiem, gdzie jestem. Co Josh ryja, stary? Gdzie ty tam jesteś? No słyszę krzyki, wrzaski, a ciebie nie ma. Dobra, spierdzielaj. Mam się z tobą bawić. Wganianego. Tu pewnie coś musi być. To nie jest bez powodu. Zamknij się. Zamknij się. Czwarty raz mła. Dobra, ludzie, troszkę się pogubiłem. Troszeczkę się pogubiłem. Chociaż tutaj coś znajdę. Gdzie ty mi tu klaszczesz uszami? Mi się wydaje, że tu stoi sobie. Stoi. Dobra, kochani. Liczę na jakąś pomoc, bo faktycznie się na razie pogubiłem. To by był pierwszy odcinek wyprawy po Krochmal. Mam nadzieję, że się podobało. No i co, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło, cześć.